Siemaneczko. Dziś zapadła decyzja, że demontujemy dach, bo tam wzywaliśmy firmę o te uszkodzenia. Także będzie płyta rabatowana. Ja byłem wtedy na wycieczce, kupiłem windę dekarską do spuszczania i do wciągania płyt. Także dziś tutaj mamy taki mały 3,60 odcinek. Na jutro będziemy mieli 4,5. Najgorzej zacząć, nie? Tu konstrukcja stalowa, kątowniki przyspawane, no bardzo rzadko, no ale są. Także działamy, pogoda dopisuje. Coś z tego będzie może. Dobra, nie do końca, nie? A została ostatnia płyta. Ej, ładnie wchodzi winda, mamy kładzone na wózku. Pasem na dole przypięte, nie ma kto nagrać, bo tu we dwóch to. Ładnie wjeżdża na górę, odpinamy. Co sobie na bok przesuwaliśmy. Może jutro coś na tej części się nagra. To wszystko idzie. Tak jest. Nam zostało półtora płyty, wisi na wózeczku i samo wejdzie. No, na filmiku to praktycznie pół chaty ci zasłania w pionie. Mało ta chata. No, 4,30 płyta w sumie, trzeba było ją przyciąć. Już pokażemy, jak ją wciągamy, bo nie ma kiedy nagrać. I jedziemy do góry. Uważaj! Przeszła. Nie przeszła. Idzie pięknie. Idzie. Albo szła. A jadź, jadź. No bo skoko, no jadź. Stój. Albo kątownik jest. Popuść trochę na dół. Dobra, idę do góry. Mówię, że padło. No, dobra. No bo tu nam kątownik z rolku wystaje, chodź. Tak to nam tu wjeżdża. Zaraz powietrze na wózeczku. I się ładnie kładzie. Dobra. No jadź. Nie, bo patrzyłem na kółka, czy nie obcinają, no. Jest, jest. No i tak to idzie. Jest kawałek. Dwójkę musieliśmy dołożyć, czyli 8 metrów do góry.